czołem strażacy. Witam bardzo serdecznie wszystkich oglądających chrześcijańską telewizję internetową na progu nowego, rozpoczynającego się miesiąca 1 kwietnia 2022 roku. Witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłem rozpoczynającego się miesiąca, a są to słowa wyjęte z Ewangelii według świętego Jana, gdzie w 20 rozdziale i 18 wierszu czytam. Poszła więc Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: widziałam Pana, oraz powtórzyła to, co jej powiedział. Łaskawy i dobrotliwy Boże, pobłogosław to słowo na sercach i duszach naszych, abyśmy mogli zobaczyć Ciebie i oznajmić innym to, co do nas mówisz. Amen. Kochani, jakże dziwnie i nietypowo brzmią dziś słowa Marii Magdaleny: widziałam Pana. Możemy zapytać, gdzie ona zobaczyła Pana. Ewangelia mówi nam, że w ogrodzie Józefa z Arymatii, przy pustym Chrystusowym grobie. Tymczasem my dziś pytamy, gdzie my możemy zobaczyć Pana? Czy aby czasem tych słów, które są hasłem rozpoczynającego się miesiąca, nie należy traktować jak prima aprilisowy żart? Czy mam Pana dostrzec w tych okrutnych i strasznych informacjach, które napływają do nas z Ukrainy? Czy mam zobaczyć Pana w okrutnych i strasznych zdarzeniach drogowych i tym podobnych? A może możemy zobaczyć Pana tam, gdzie ból, gdzie cierpienie, gdzie łzy, gdzie żal, gdzie gorycz, gdzie niepewność, beznadzieja wypełniają i przepełniają ludzkie serca? Rzeczywiście, w takich okolicznościach trudno jest zobaczyć Pana. Jednakże cały czas rodzi się tutaj pytanie: czy ja naprawdę szukam Pana? A może poddaję się wszystkiemu temu, co wokoło, co przygnębia, i zapominam o tym, co powiedział do mnie Pan? Jak to naprawdę wygląda na moich, Twoich drogach i ścieżkach życia? Dziś na progu nowego miesiąca Bóg staje na Twojej, mojej drodze życia, tak jak stanął naprzeciw Marii Magdaleny w ogrodzie Józefa z Arymatii. I to jest jedna wielka, niepowtarzalna, niepodważalna prawda. To nie jest żaden, kochani, prima aprilisowy żart. On staje na Twojej, mojej drodze życia poprzez piękno otaczającego świata. On staje na naszej drodze życia poprzez swoje święte słowo i mówi do Ciebie i do mnie: ja żyję, nie bój się i nie lękaj, ja jestem z Tobą, nie zostawię Cię, ja przyjdę do Ciebie, ja będę Cię wspierał, ja będę Cię prowadził, ja pójdę z Tobą wszędzie, dokądkolwiek Ty pójdziesz, ja Cię będę wzmacniał. Ten Jezus przypomina nam poprzez swoje słowo: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja dam wam ukojenie. I ten głos z pewnością możesz usłyszeć, gdy weźmiesz do ręki Biblię, otworzysz ją i będziesz czytał. Ten głos z pewnością usłyszysz, gdy złożysz swoje ręce w modlitwie, ugniesz swoje kolana i zawołasz do Boga w szczerej, ufnej, może nawet dziecięcej modlitwie. On Cię usłyszy. On Cię nie odepchnie. On Cię nie odrzuci. I On odpowie na Twoje, moje prośby i błagania. Ale tegoż Jezusa możesz zobaczyć w drugim człowieku, w
Wszak to Jezus powiedział: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci moich, mnie uczyniliście. Kto was widział i mnie widział. Czy wiesz, drogi kochany słuchaczu, co to znaczy? To znaczy, że my już nie jesteśmy obojętni na głos żywego Boga. My jesteśmy zobligowani do tego, by być wykonawcami Bożego Słowa. Nie można prawdy o Bogu, o Jezusie zachowywać tylko i wyłącznie dla siebie. Chciejmy tego Jezusa przekazać innym swoim życiem, swoją służbą, swoim zachowaniem, swoim postępowaniem, swoją mową. No bo ze spotkania z Chrystusem rodzi się prawdziwa wiara, a ona jest czynną w miłości. W miłości, która się nie nadyma, która się nie unosi, która jest prawdą, która wszystkiemu wierzy, która przebacza, która miłuje bliźniego swego jak siebie samego, czyli służy też bliźniemu. Maria Magdalena nie zatrzymała prawdy o Chrystusie, żywym Chrystusie, tylko i wyłącznie dla siebie, ale przekazała ją dalej. Bądźmy i my, nie tylko w kwietniu 2022 roku, zwiastunami, głosicielami, nośnikami prawdy, że Jezus żyje, ale bądźmy nimi w każdej chwili, w każdym momencie naszego życia. Gdy szukasz Boga, popatrz na ludzi. Spójrz, jak taternik zdobywa szczyt. Zobacz, jak matka w domu się trudzi. Spójrz w oczy dziecka, a powiedzą ci, że każdy z nas stworzony jest przez Pana. I w każdym z nas zamieszkać pragnie Bóg, by dobra wieść była przekazywana, by miłość swą przez nas objawić mu. Amen. Tak niech się stanie. Życzę wam wszystkim dobrego, błogosławionego miesiąca kwietnia 2022 roku. Życzę wam błogosławieństwa w czasie spotkania z Chrystusem i zwiastowania prawdy o Nim i Jego Ewangelii. Strażacy, dobrej służby. Ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech Bóg was wszystkich błogosławi. Pozostańcie z Bogiem.